25 maja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom współprzewodniczyli Sebastian Chwałek, podsekretarz stanu w resorcie administracji i spraw wewnętrznych oraz Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Związek Powiatów Polskich reprezentowali Edmund Kaczmarek, członek zarządu ZPP, starosta Jędrzejowski, Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski. Posiedzenie rozpoczęło uroczyste wręczenie nagród, które otrzymali zwycięzcy 13. edycji konkursu imienia Michała Kuleszy. Nagrody przyznawane są za najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie poświęcone tematyce samorządowej. Konkurs ten organizowany jest corocznie przez redakcję miesięcznika Samorząd Terytorialny i jego wydawcę, firmę Wolters Kluwer, przy patronacie instytucjonalnym Związku Powiatów Polskich. Następnie zgromadzeni zajęli się projektami aktów prawnych. W sumie komisja wydała ponad 20 pozytywnych opinii, kilkanaście projektów skierowała na zespoły robocze. Opinię negatywną otrzymał zaś projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, przygotowany przez resort zdrowia. Projekt ten zawiera kontrowersyjne rozwiązania, które zdaniem strony samorządowej są niekonstytucyjne i mogą mocno uderzyć w samorządowe budżety. W szczególności odnosi się do propozycji dotyczącej możliwości kupowania usług medycznych przez jednostki samorządu terytorialnego, która w praktyce będzie różnicować odbiorców usług. Będzie też problemem moralnym, które usługi będą kupowane, a które nie. Spowoduje ponadto, że ograniczone zostaną środki na promocję i profilaktykę, co zdaniem samorządowców odbędzie się tak naprawdę wbrew założeniom ministra zdrowia. Strona samorządowa podkreślała także, że będzie to kolejne zadanie, które samorząd otrzyma bez stosownego pokrycia finansowego. Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 22 czerwca.